udziału w zbliżających się wyborach zależy, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie mógł kontynuować dobrą zmianę. Mówił podczas spotkania z mieszkańcami Łomży minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W sali konferencyjnej Parku Przemysłowego obecny był także prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski oraz pochodząca z Ciechanowca Aleksandra Szczudło, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podlaskiego, ubiegająca się o mandat posła na Sejm RP. Ostatnio miałem przyjemność być we Wrocławiu, z kolei tam też kampania wyborcza, wspierałem naszego kandydata, ale też właśnie tam we Wrocławiu miałem okazję poinformować polską opinię publiczną o ogromnym sukcesie, historycznym sukcesie polskiej prokuratury, którym jest zabezpieczenie wspólnie z amerykańskimi służbami, przy współpracy z amerykańskimi służbami na terenie Polski w jednym z niewielkich banków, filią banku spółdzielczego nie największym mieście Polski, tak bym to ujął, kwoty 1 400 000 000 złotych. Ta kwota 1 400 000 000 złotych to jest kwota, która odpowiada tegorocznym wydatkom w ramach programu 300+, który wprowadził nasz rząd, czyli wyprawki szkolnej dla ponad 4,5 miliona polskich uczniów, polskich dzieci. I mogę o tyle tą radosną informację właśnie przekazać, że po pierwsze odbieramy przestępcom to, co jest podstawą ich działalności, co daje im siłę później do prowadzenia kolejnej działalności przestępczej. W tym wypadku chodziło głównie o handel narkotykami, kokainą, bo mamy do czynienia naprawdę najgroźniejszą przestępczością w najwyższym poziomie zorganizowania na świecie, z którymi mierzą się najsilniejsze i największe służby państwowe, państw takich choćby jak Stany Zjednoczone, nie zawsze sukcesem, ale z drugiej strony też przejmując te pieniądze, o tyle jest to dobra informacja, że one będą w przyszłości służyć polskiemu budżetowi państwa. To one mogą w przyszłości zabezpieczać realizację choćby takiego programu właśnie przyszłorocznego czy za 2 lata, jak program 300+, że każde polskie dziecko, każdy uczeń dostanie te pieniądze wyprawki, prawda? Czy ta zmiana byłaby możliwa z rządu Platformy Obywatelskiej? Postawiłbym tak pytanie. Otóż odpowiem, nie byłaby możliwa. Nie byłaby możliwa, dlatego że Platforma Obywatelska przez 8 lat swoich rządów odmówiła uchwalenia zmian w ustawie, które wprowadzały tak zwaną konfiskatę rozszerzoną. Kiedy po raz pierwszy byłem ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, dokonałem analizy spraw związanych z mafią pruszkowską. Poleciłem, powołałem zespół w ogóle prokuratorski, który analizował ten pion gospodarczy, można powiedzieć, działalności tak zwanej mafii pruszkowskiej. Tam się obrażają Pruszkowie, kiedy mówi się mafia pruszkowska, więc wiadomo, nie chodzi o Pruszków. Pruszkowie mieszka wielu wspaniałych, uczciwych ludzi, tylko chodzi o grupę przestępczą, która akurat została tak nazwana w polskich mediach. I co się okazało? Wiecie Państwo, ile zostało zabezpieczonych środków finansowych przez polskie organy ścigania z tej wielkiej grupy przestępczej, która działa na terenie całego kraju? To muszę Państwa zaskoczyć. Proszę teraz tak mocno usiąść i odpowiem Wam. 300 zł. 300 zł. Tak? No właśnie. To mandat pewnie jeden z... Każdy z nas, ja też kiedyś płaciłem mandat, kilka lat temu było, ale pewnie wyższy. Ja akurat zapłaciłem wyższy mandat niż ta kwota, którą została zabezpieczona środków w ramach walki, przejmowania majątków grupy przestępczej, uchodzącą z najgroźniejszą. I wtedy, kiedy to zobaczyłem, no to wstrząsnęło, już wtedy wstrząsnęło, to było ponad 10 lat temu i powołałem zespół naprzód do tego, by przygotować zmiany w prawie, które pozwolą przejmować majątki bandytom. No bo przecież po co oni popełniają głównie przestępstwa? Czasami niestety dla rozrywki, dla realizacji jakichś oczywiście chorych emocji, motywów złych, bo tam też są źli ludzie, przybyli źli ludzie, ale najczęściej motywem ich działania jest pieniądz. Jest szybkie dorobienie się kosztem innych ludzi, którzy są w wyniku tego pokrzywdzeni. I trzeba im odebrać to, co stanowi podstawę ich działania. Odebrać też motyw, odebrać im siłę sprawczą do popełniania kolejnych przestępstw, którymi stanowią sobie pieniądze. Bo pieniądze pozwalają im z jeszcze większym rozmachem działać, prawda? Dlatego powołałem zespół, w tym zespole wówczas znalazł się mój współpracownik, pan dziś minister, ale wtedy jeszcze minister, pan Marcin Warchoł, który udał się ze mną między innymi w tej sprawie do Wielkiej Brytanii, później poleciłem do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, obserwowaliśmy, dowiadywaliśmy, jak oni sobie z tym radzą tam. I w oparciu o to przygotowaliśmy rozwiązanie. Było ono gotowe w 2007 roku, zostawiliśmy rządowi Platformy Obywatelskiej i ten przez 8 lat konsekwentnie odmawiał wprowadzenia tych rozwiązań w życie. Kiedy trafiłem do Parlamentu Europejskiego, wówczas podjąłem pracę nad konfiskatą rozszerzoną i udało mi się
nie wiem, na ile to była moja oczywiście rola sprawcza, ale w każdym razie przekonać i doprowadzić do podjęcia tych prac. Te prace były kontynuowane w parlamencie i skończyły się przyjęciem rozwiązań prawnych dyrektywy europejskiej, która nakazywała wszystkim krajom unijnym prowadzić konfiskatę rozszerzoną. I wyobraźcie sobie Państwo, że kiedy teraz po raz kolejny zostałem ministrem sprawiedliwości, dokonaliśmy analizy, okazuje się, że we wszystkich państwach europejskich wprowadzono konfiskatę rozszerzoną, jako te narzędzia, które potrafią bardzo szeroko odbierać przestępcom mienie, które ukrywają różne osoby trzecie, na daleką rodzinę, na dalekich znajomych i w różny sposób gdzieś starają się te pieniądze, prawda, rozsiać, mówią, że oni nic nie mają, prawda, że można było im te pieniądze później pochodzące z handlu narkotykami, z rozbojów, napaści, z prania brudnych pieniędzy odbierać i przekazywać na rzecz państwa. Okazuje się, że ostatnim i jedynym państwem w Unii Europejskiej, który nie wprowadził tych rozwiązań, była Polska, pod rządami Platformy i PSL. Ludzie się też pytają, dlaczego tak się stało? To daje do myślenia. Kogo oni chronią? Czy oni chronią w ten sposób zwykłych ludzi, Polaków, prawda, przed działalnością czasami drapieżnych grup mafii przestępczych? To zwykle byli tacy, prawda, no, grube ryby, które dopuszczały się tych przestępstw, niosących bardzo wielkie pieniądze, związanych z wielkimi obrotami finansowymi, w które te rozwiązania uderzają. No, na to musimy sobie wszyscy odpowiedzieć. Ja mam też pewne hipotezy. Niektóre śledztwa też dają nam dużo do myślenia, inne nie będę wchodził w tej chwili w szczegóły, ale w każdym razie oni konsekwentnie nie chcieli tego wprowadzić. Twierdzili, że konstytucja temu stoi na przeszkodzie. No, mieliśmy inne zdanie, wprowadziliśmy to rozwiązanie, oczywiście byli przeciw i tylko dlatego, że udało nam się te rozwiązania wprowadzić, mogliśmy tym kartelom narkotykowym te 1,4 mld zabrać. Gdyby tych zmian nie było, gdyby nie było dobrej zmiany, gdyby nie było zmian ustawowych, te pieniądze przefrunęłyby przez polski system bankowy, byłby nie do ruszenia, ponieważ wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się, że one są, nikt nie miał w tej sprawie jeszcze postawionych zarzutów. Nikt nie był podejrzany, a w takim wypadku takie pieniądze nie można było w polskim prawie wcześniej jeszcze odpowiednio zabezpieczyć, a tym bardziej później doprowadzić do ich przypadku, jeżeli były na firmy trzecie, które nie miały żadnego związku z osobami, które dopuszczały się przestępstw. Inny przykład, jeżeli chodzi o związek tego, co robię z programami społecznymi, które prowadzimy, muszę Państwu powiedzieć, no to jest sprawa znana, przestępczość VAT-owska, gigantyczna luka VAT-owska powstała w okresie rządów Platformy Obywatelskiej i oni o tym doskonale wiedzieli. Oni wiedzieli o tym, że są wykradane pieniądze, również zapłacone przez państwa. Wypłaciliście podatki, podatki płacili polscy przedsiębiorcy, a mafijni, bonzowie poprzez tak zwane piramidy, karuzele VAT-owskie wyciągali, wyłudzali, można powiedzieć, w sposób podstępny pieniądze już zapłacone przez podatników. I te sumy szły w miliardy złotych. To nie było tak, że ktoś nie płacił, tylko to było przede wszystkim to, że ktoś pobierał coś, co było zapłacone. Nienależne świadczenia. Częściowo ten mechanizm polegał też nie na niepłaceniu wielkich sum, ale to nie będę w tej chwili chodził w detale. W dużym stopniu polegał na zabieraniu tego, co zostało zapłacone, państwo wypłacało tym, którym wypłacić nie powinno w żadnym razie pieniądze. I co się okazuje? Pan minister Graś, prawa ręka Donalda Tuska, w trakcie jednej z rozmów nagranych w tej słynnej warszawskiej restauracji Sowa i Przyjaciele, mówił, że no, już się nie opłaca w tej chwili popełniać przestępstw narkotykowych, bo największe pieniądze można robić w Polsce na przestępstwach VAT-owskich, na tej mafii VAT-owskiej, na tych karuzelach VAT-owskich. I z takim znawstwem opowiadał na ten temat. No i pytałem ostatnio w czasie wniosku o wotum nieufności posłów Platformy i co? Wiedzieliście. Doskonale, żeście wiedzieli. Co żeście zrobili, żeby temu zapobiec? No, odpowiedź jest prosta. Nic nie zrobili, o czym świadczy raport przygotowany to przez ludzi związanych z opozycją ówczesną, czyli z szeroko rozumianą prawicą PiS-em, tylko raport przygotowany pod nadzorem człowieka pochodzącego z Platformy Obywatelskiej, bo kimś takim był prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Kwiatkowski, i w tym raporcie ujął, że każdego roku dziesiątki miliardów złotych są rozkradane i wyprowadzane często z Polski za granicę ze sprawą właśnie działania mafii VAT-owskiej w okresie rządu Platformy Obywatelskiej. I oni z tym nic nie robili. Kiedy objęliśmy władzę, nie będę temu przeczył, nie było łatwe. W 2016 roku ten temat zgłębialiśmy, rozpoznawaliśmy, jak ten mechanizm przestępczy wygląda, gdzie są tam główne nitki i prowadzą, jak należy to uchwycić, aby można było sobie z tym poradzić. I w 2017 roku, w styczniu dokładnie, już trafił do Sejmu projekt. Projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, który wprowadzał karalność pewnych zachowań wcześniej niekaranych w kodeksie karnym, to po pierwsze, a po drugie wprowadzał sankcje w postaci kary 25 lat pozbawienia wolności.
A więc przestępcy, którzy za pewne zachowania w ogóle nie byli karani, ścigani jako przestępcy, jeśli ich dopuszczali, nie tylko, że zaczęli być ścigani jako przestępcy, do tego groziła im kara 25 lat pozbawienia wolności. W pewnym obszarze zresztą, jak byli ścigani, to groziło im co najwyżej 5 lat pozbawienia wolności, bo poprzednie władze stosowały wyłącznie kodeks karny skarbowy. Takie były zalecenia ówczesnego kierownictwa prokuratury, między innymi jakiego pana Parchimowicza, jest na to dokument przez niego podpisany, przybita pieczątka tego, który stoi teraz na czele tego stowarzyszenia prokuratorów związanych z minioną władzą i który nieustannie nas i mnie też atakuje za to, co robimy w prokuraturze. I ten człowiek wydawał polecenia prokuratorom, by bardzo łagodnie traktować mafię VAT-owską. Kiedy myśmy to zobaczyli, przeanalizowaliśmy, postanowiliśmy oczywiście postąpić zupełnie inaczej, czyli traktować tych mafijnych przestępców z całą bezwzględnością i twardością. Dlatego, że zdaliśmy sobie sprawę, że to, co oni robią, to oni tak naprawdę okradają wszystkich Polaków. Tym okradają m.in. polskie rodziny, polskie dzieci. I dzięki temu rozwiązaniu muszę Państwu powiedzieć, że no, po owocach ich poznacie. Kiedy uchwaliliśmy, ustawa trafiła do Sejmu, było oczywiście wielkie larum, w niektórych mediach były krzyki, że Ziobro niszczy polskich przedsiębiorców, że inwestorzy uciekną z Polski za granicę, że powinien być odwołany i podać do dymisji. No oczywiście nic takiego się nie stało. Uchwaliliśmy to prawo i następny miesiąc, luty 2017, po raz pierwszy następuje gwałtowny wzrost wpływów VAT-owskich. Z 6 miliardów z kawałkiem, jaki odnotowaliśmy w 2016 roku, do kwoty 12 przeszło miliardów w lutym 2017 roku. Popatrzcie Państwo, rok do roku, miesiąc do miesiąca można porównać. Jest jedna zmiana istotna. Narzędzia, jakie daliśmy polskim organom ścigania, polskiej prokuraturze, służbom skarbowym, które trafiały w cel. Można powiedzieć, były taką, użyjmy batalistycznego, wojskowego języka, takim narzędziem precyzyjnego naprowadzenia, prowadzącego w samo serce mafii VAT-owskiej. Do tego uzbrojonym w bardzo potężną siłę uderzeniową w postaci kary, która groziła za tego rodzaju przestępstwa. Tego rodzaju na wielką skalę działalność prowadzili głównie ludzie, którzy, tak zwane przestępcze białych kołnierzyków, którzy no, nie mieli planów, trafili na 25 lat w miejsca, które odosobnienia, gdzie niekoniecznie można się swobodnie przemieszczać, gdzie nie ma wielu udogodnień i gdzie nie zawsze jest najświeższe powietrze. I to zadziałało. Tylko trzeba chcieć. Jeśli się chce, to można. W efekcie uzyskaliśmy w 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam, 43 miliardy więcej złotych w budżecie niż było to w roku wcześniejszym. I w efekcie mogliśmy spokojnie zrealizować nasze zobowiązania wyborcze. Program 500+, który kosztował nieco ponad 20 miliardów złotych, a przy okazji też znalazły się pieniądze na 13. emeryturę dla osób, które już zakończyły pracę. I to pokazuje, że jeżeli się chce, jeżeli się trafnie diagnozuje rzeczywistość, jeżeli robi się porządek w państwie, jeżeli przy okazji dba się, żeby gospodarka się też rozwijała, to wszystkie te naczynia są połączone, również na obszar związany ze sferą sprawiedliwości. Ma przełożenia również na możliwość realizacji projektów społecznych i możemy realizować nasze obietnice wyborcze. Możemy pokazywać, że w polityce można być wiarygodnym. Mógłbym wiele mówić na temat działań, jakie podejmujemy jako prokuratura, jako ministerstwo, bo też i obszar jest bardzo duży. To jest niemożliwe w tak krótkim czasie omówić tych wszystkich elementów. Mogę Państwu zapewnić, że to działanie, które służy uzdrowieniu polskiego państwa, za które odpowiadam, będziemy kontynuować. Również w obszarze polskiego sądownictwa. Tu niestety nie poszło nam tak, jak byśmy sobie to życzyli, na skutek ogromnej wojny, która została nie tyle nam, ale przy okazji polskim obywatelom, polskiej demokracji wypowiedziana przez totalną opozycję w Sejmie, przez grupę elity sędziowskie, które nie chciały zgodzić się na utratę wpływu i władzy i przez wreszcie Komisję Europejską i siły europejskie, które zdecydowały się rzucać nam piach w tryby tej wielkiej reformy, którą przygotowywaliśmy. Tak jak udało się zrealizować karę konfiskaty rozszerzonej, tak jak udało się zrealizować i doprowadzić do finału zmiany w obszarze walki z przestępczością VAT-owską, tak jak udało się zreformować polską prokuraturę, która jest ważnym organem realizującym te ustawy, o których mówię, tak niestety natrafiliśmy na opór, ale naszym celem jest sfinalizować to, co zaczęliśmy również w tym obszarze. Na koniec, Szanowni Państwo, tak jak wspominałem,
że niestety będę musiał wcześniej wyjechać. Chciałem jeszcze raz prosić Państwa o to, abyście zdecydowali się pójść na te wybory. To są bardzo ważne wybory, bo to są wybory, które będą decydować o tym, czy my będziemy mogli w bardzo wielu obszarach, ja tutaj o wąskim zakresie powiedziałem, kontynuować dobrą zmianę w Polsce. Czy będziemy mogli ten, jak to mówiłem dzisiaj na dożynkach, wspólny chleb, czyli to wspólne dobro, które wynika z rozwoju naszej gospodarki, ten wspólny wzrost gospodarczy, jego efekty, dzielić sprawiedliwie pomiędzy wszystkich Polaków, dawać szansę na rozwój, na dobre życie tutaj. Aleksandra Szczudło podczas spotkania opowiedziała m.in. o dotychczasowych działaniach samorządu województwa, a także o planach wspierania w parlamencie samorządów, takich jak Łomża. Pragnę serdecznie podziękować panu ministrowi za to, że tutaj przyjechał do Łomży. Dziękuję panu prezydentowi również za udział w spotkaniu. Przede wszystkim dziękuję serdecznie państwu, że państwo też pozytywnie odpowiedzieliście na moje zaproszenie i tak licznie tutaj przybyliście. Szanowni państwo, od roku czasu pełnię funkcję wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Podlaskiego. W ubiegłym roku wystartowałam w wyborach samorządowych. Był to pierwszy raz, kiedy brałam udział w takich wyborach. Z ostatniego dalekiego, przepraszam, z ósmego dalekiego miejsca udało się otrzymać ten mandat. I uważam, że przez ostatni rok udało się bardzo wiele zrobić dla naszego regionu. My w momencie, kiedy objęliśmy władzę w Sejmiku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość de facto objęło władzę w Sejmiku, po koalicji Platformy i PSL-u objęliśmy również tak naprawdę praktycznie zatwierdzony budżet, który to nasi poprzednicy przygotowali. Na tamten moment wydawało się, że ten budżet jest niemożliwy do realizacji, natomiast my się podjęliśmy tego zadania jako zarząd, jako sejmik i ten budżet naprawdę skutecznie jest wdrażany i jest realizowany. Oprócz tych zadań, które były zaplanowane w budżecie, udało nam się przeznaczyć wiele środków również na inne obszary. Między innymi przeznaczyliśmy 1 000 000 zł na renowację zabytków, to głównie kościoły. Przeznaczyliśmy 32 miliony złotych, około 32 milionów złotych na edukację młodzieży zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Udało nam się przeznaczyć około 100 milionów na termomodernizację budynków użytku publicznego. Bardzo ważne zadanie, przeznaczyliśmy 17 milionów na budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Białymstoku. No i rzeczywiście pomijane do tej pory ochotnicze straże pożarne. Budżet był zaplanowany na ten rok dla ochotniczych straży pożarnych w całym województwie podlaskim. Było zaplanowane 500 000. My zwiększyliśmy ten budżet do 2 000 000 i chcemy oczywiście na przyszłe lata ten budżet utrzymać na tym poziomie, a nawet jeżeli będzie taka możliwość, będziemy ten budżet zwiększać. Swój start w wyborach parlamentarnych w tym roku uznaję jako taką kontynuację tego, co zaczęłam robić w sejmiku. Chciałabym dalej kontynuować swoją pracę i móc jeszcze bardziej oddziaływać na to, co dzieje się w naszym regionie. To jest tak, że jest wiele programów rządowych. Natomiast aby te pieniądze z programów rządowych trafiały tutaj do naszego regionu, do naszego województwa, do Łomży, to na pewno trzeba też umieć te pieniądze z tych programów pozyskiwać, ponieważ no to sam pan prezydent wie, że to wcale nie jest takie proste, więc ja chciałabym działać w ten sposób, tak jak rzeczywiście do tej pory robiłam i nadal robię w sejmiku, czyli pozostawać w bezpośrednim kontakcie z samorządowcami i tak naprawdę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami naszego województwa. Ja uważam, że jest to najlepsze źródło informacji, że to państwo tak naprawdę
kiedy mówicie o tych potrzebach swoich, to są to potrzeby, które ja staram się później wspierać i które staram się realizować. Także jeżeli chodzi o samą Łomżę, ja rzeczywiście uczestniczyłam w konferencji prasowej w zeszłym tygodniu, także mówiłam już o kilku inwestycjach tutaj planowanych w Łomży. Znam się z panem prezydentem od dawien dawna, także współpracujemy bardzo blisko. No i jeżeli chodzi o te konkretne inwestycje w Łomży, no to na pewno jest obwodnica Łomży i tutaj trzeba tutaj przypilnować realizacji Via Baltica, jak wyszła ona zgodnie z planem. Na pewno niezbędna jest kolej, także przy budowie nowego portu centralnego, kiedy plany są takie, żeby z każdego miejsca do tego portu można było bezproblemowo dojechać koleją, wtedy można byłoby tą kolej zrealizować tutaj właśnie w Łomży. To są też mniejsze inwestycje od tych, o których przed chwilą wspomniałam, czyli budowa hali przy szkole podstawowej numer 4, budowa czy też modernizacja hali przy szkole podstawowej numer 5. Wiem, że funkcjonuje tutaj w Łomży lodowisko, natomiast z panem prezydentem rozmawiałam, czy dobrze by było, żeby to lodowisko zmodernizować, czy też wybudować nowe, aby można było też z takiego obiektu korzystać latem, powiedzmy dzieci do jazdy na rolkach, czy też innych zajęć. Wiem, że w Łomży nie ma chyba takiej dużej hali, takiej widowiskowej, prawda, gdzie mogłyby się odbywać różne koncerty, czy też różne inne wydarzenia. No i jeszcze dużo innych zadań, na pewno w dalszym ciągu inwestycje drogowe, które są bardzo ważne. Także tutaj pan prezydent świetnie pozyskuje środki wojewódzkie i środki rządowe i na pewno w tych jego działaniach, będąc tam w parlamencie, będę starała się go wspierać. To, co państwo widzicie w naszym mieście, to jak Łomża się zmienia od kilku lat, to zasługa dobrej współpracy z rządem polskim oraz też z samorządem wojewódzkim. To też dobra współpraca w Radzie Miasta. Są dzisiaj bardzo licznie obecni też radni miejscy. To świadczy o tym, że interesują się tym, co się dzieje w mieście, aktywnie chcą wspierać mnie, chcą wspierać też naszych przedstawicieli w jednostkach, czy to wojewódzkich, czy na szczeblu rządowym, czy jak widzimy dzisiaj też w polskim parlamencie. A potrzeba nam tutaj naprawdę dużego wsparcia, bo widzimy, że zakres tych prac jest ogromny, działań również i mam nadzieję, że tutaj przyszła pani poseł będzie nas wspierać, a wiem, że jest to rzecz pewna. Ten mandat zaufania, który w tamtym roku otrzymałem od mieszkańców Łomży, jest niezwykle silny, tylko potrzeba dobrych, zaufanych, uczciwych ludzi obok, którzy będą chcieli wspólnie ze mną ten program realizować. I na to liczę, że w tych wyborach już za 4 tygodnie państwo wybierzecie właśnie taką silną reprezentację, która będzie wspomagać moje działania samorządu łomżyńskiego w realizowaniu celów, które mamy przed sobą i których państwo oczekujecie. Podczas spotkania możliwość zabrania głosu mieli także mieszkańcy. Wśród poruszonych tematów znalazły się kwestie dotyczące m.in. budownictwa socjalnego, a także te dotyczące polityki krajowej, jak choćby podwyżki ZUS.